Chwała Panu. Nie wiem, od czego zacząć, czy nawiązać do wczorajszego naszego spotkania, gdzie mieliśmy możliwość jako liderzy grup domowych z rodzinami mieć taki krótki wypad na, mam nadzieję, że dobrze powiem, Wyszni. Wiślanie może lepiej wiedzą. To jest to takie klimatyczne i takie namaszczone miejsce, o którym czasami Janusz mówi, kiedy wspomina o swoim dziadku z Wisły. I to spotkaliśmy się, mieliśmy taki czas popołudniowy tam w Wiśle, czas takiego dzielenia, przebywania ze sobą, nawet takiego odpoczynku. I kiedy dzisiaj mnie pastor zapytał, jak było, ja mówię, no dobrze, no, bo tam jeszcze coś chcieliśmy więcej zrobić, ale też czas nas ograniczył. Ale tak patrząc teraz z perspektywy, jak słuchałem i dzielenia grupki z dzisiaj, to stwierdziłem, że to był dobry czas, bo potrzebowaliśmy takiego też i może czasu odpoczynku, porozmawiania ze sobą, podzielenia się. Jeszcze wczoraj mi wieczorem Renia mówiła, że ktoś się dzielił czymś, jakimś świadectwem takim zachęcającym, jakimiś swoimi przeżyciami i to był taki dobry, błogosławiony czas. Druga rzecz, pastor mówił, że będzie przepytywał z pozdrowień. Myśmy już wrócili z urlopu i chcemy wam przekazać pozdrowienia ze zboru w Kołobrzegu, zboru Kościoła Chrystusowego. Ten zbór pozdrawia też nasz zbór, przekazuje takie chrześcijańskie pozdrowienia. Mieliśmy dobry czas, byliśmy na dwóch społecznościach w tym zborze, troszeczkę innym niż nas pod względem jakiegoś takiego prowadzenia, ale tak samo Boży Duch tam działa i mieliśmy taki fajny czas. Ale byliśmy też tydzień na kongresie w Świnoujściu, gdzie mogliśmy się karmić Bożym Słowem, gdzie mogliśmy też mieć relacje z innymi braćmi i myślę, że to taki był też czas, gdzie Bóg pewne rzeczy jakoś tam zasiał w moje serce i muszę powiedzieć, to czym się będę dzielił, będzie też nawiązaniem do pewnej usługi na kongresie i to mówię tak szczerze, chociaż to są takie moje też przemyślenia, nie jest to tak zupełnie. I muszę wam powiedzieć, że był to taki czas, w którym no, mogliśmy też odbierać Boże Słowo. I chciałbym też zacząć od tego, że chciałbym mówić dzisiaj o Gedeonie, bo Gedeon jest taką postacią, którą znamy i żył w czasach sędziów. To był taki okres 200 lat, taki dosyć mroczny czas. I tam się taki powielał przez ten czas taki cykl w życiu Izraela, że Izrael był wyprowadzony, żył w błogosławieństwie, w Bożym takim zaopatrzeniu. Później zaczął odchodzić od Boga, zaczął przyjmować inne bożki tam w miejscach, gdzie przeżywali, gdzie żyli, gdzie zostali, gdzie zamieszkali. Później byli, doświadczali ucisku, wołali do Boga. Bóg postawiał na ich drodze takich wyzwolicieli. Nie sędziów w takim naszym rozumieniu, którzy ustanawiali prawo, ale powoływał ludzi, takich przywódców, którzy ich wyzwalali, którzy prowadzili ich do takiej odnowy duchowej i w tych wszystkich zmaganiach i walkach ich prowadzili. Jedną z takich postaci był Gedeon. Chciałbym, żebyśmy otworzyli 6 rozdział Księgi Sędziów. Potem czynili synowie izraelscy zło w oczach Pana. Wydał ich więc Pan w rękę Midiańczyków na 7 lat. A gdy się wzmogła przemoc Midiańczyków nad Izraelem, poczynili sobie synowie izraelscy przed Midiańczykami podziemne lochy w górach, jaskinie i warownie. I zdarzało się, że gdy Izrael zasiał, nadciągali Midiańczycy i Amalekici i ludzie ze wschodu i napadali go. Rozkładali się u nich obozem i niszczyli plon ziemi, aż do okolic Gazy i nie zostawiali w Izraelu żywności ani owcy, ani wołu, ani osła, gdyż nadciągali wraz ze swoimi stadami i z namiotami i przybywali tak licznie jak szarańcza. A zarówno ich i ich wielbłąd było bez liku, tak iż gdy weszli do ziemi, spustoszyli ją. Zubożał tedy Izrael bardzo przez Midiańczyków i wołali synowie izraelscy do Pana. A gdy synowie izraelscy wołali do Pana z powodu Midiańczyków, posłał Pan do synów izraelskich męża, proroka, który rzekł do nich tak. Mówi Pan, Bóg Izraela, ja wywiodłem was z Egiptu i wyprowadziłem was z domu niewoli.
i wyrwałem was z ręki Egipcjan i z ręki wszystkich waszych gnębicieli, których wygnałem przed wami, dając wam ich ziemię. I rzekłem do was, jam jest Pan Bóg wasz, nie lękajcie się bogów Amorejczyków, w których ziemi mieszkacie, lecz wy nie usłuchaliście mojego głosu. Kochani, kiedy czytamy ten fragment, widzimy, że Izrael w tym czasie żył w takim uciśnieniu. Była to taka presja. I myślę, że czasami w swoim życiu doświadczamy takiego ucisku, doświadczenia, kiedy spadają na nas różne jakieś trudności, problemy, kiedy nie potrafimy sobie wręcz jakoś z tym poradzić. Tu ta sytuacja by wynikała z różnych przyczyn. Głównie tutaj było odstępstwo, grzech. Ale myślę, że czasami w naszym życiu może być, że jesteśmy blisko Boga, a jest presja, doświadczenie i pojawiają się różne rzeczy, z którymi nie możemy sobie jakoś tam dobrze poradzić. Jesteśmy uciśnieni. I tak patrząc na życie chrześcijan, tak jak spojrzę na to, to widzę, że są osoby, które rozkwitają, które wzrastają, żyją taką pełnością w chrześcijaństwie, żyją tym, co Bóg dla nich zaplanował swoim powołaniem. I patrząc na ich życie, jestem zbudowany i widzę, że w nich jest taka radość, mimo że doświadczają różnych też doświadczeń i ucisków. Ale też są osoby, które też chodzą do społeczności, są chrześcijanami, oddali swoje życie Chrystusowi, a jednak nie ma w nich tej radości, nie ma takiego entuzjazmu, są przygaszeni. Kiedy jest uwielbienie, to trudno się im tak otworzyć, być spontanicznym, być pełnym radości, bo to, co mówi Biblia, tak do końca w ich życiu nie działa. I teraz mógłbym sobie zadać pytanie, czy ja jestem w tej grupie która żyje blisko Boga, która doświadcza tej takiej radości, pełności, czy żyję pod takim uciskiem, pod taką presją, czy być może jestem w tej grupie, która ukrywa się w jakichś jaskiniach, w jakichś miejscach ukrytych, gdzie żyję pod jakąś presją, pod jakimś strachem. I czym życie takie w tym ukryciu, w takiej jaskini się może charakteryzować? To życie jest takim życiem na pół gwizdka, tak by to można było określić. Bo chcemy żyć życie takim spełnionym, mocnym, chcemy mieć w swoim życiu powodzenie, jakkolwiek by to rozumieć, ale mówię od strony takiej duchowej, że chcemy być zwycięzcami, ale życie w takim ukryciu, w takiej presji jest życiem takim na pół gwizdka, że wiemy, że czegoś nam brakuje, że coś w nas krzyczy, że nie jest to jeszcze to, o czym marzymy, co jest w naszym sercu, co jest, o czym czytamy w Bożym Słowie. I druga rzecz to jest to, że to życie w takim ukryciu, w takiej jaskini, tak jak żyli Izraelici, kiedy nadciągali Midianici, gdzie uciekali na pustkowia, gdzie musieli ukrywać swoją żywność, nic nie robienie. To może być chodzenie do społeczności, do zboru, to może być nawet jakieś zaangażowanie, ale to nie jest takie miejsce, w którym Bóg ciebie i mnie na przykład powołał, że jestem powołany do czegoś, w czymś mam być zaangażowany, do czegoś mnie Bóg zachęca, do innych relacji z Bogiem, do takich głębszych relacji, może do służby. I ja gdzieś tam sobie, gdzieś na uboczu żyję w takim niespełnieniu. I Boża wola jest taka, żebym jednak nie był jak Gedeon, który, jak czytamy później, wyklepywał pszenicę w tłoczni winnej, czyli w takim miejscu, gdzie chyba nie do końca miał to robić. Nawet dwa dni temu włączyłem sobie tam na YouTubie taki film, właśnie taki dokumentalno-fabularny o Gedeonie, ale tak fragment, żeby zobaczyć jakiś taki zarys. I właśnie widziałem, że tak Gedeon, tam się czy jego ojciec wypowiadał, że no on jest taki sprytny ten Gedeon, bo jeszcze tak zdążył przed tymi Midiańczykami coś ukryć, coś jeszcze zdążył wymłócić tego zboża, ale wszystko to musiał robić w takim strachu, pod taką presją. I tak cały Izrael żył. I co musi się zmienić w moim czy naszym życiu, jeżeli jesteśmy w takim stanie takiej presji,
takiego obciążenia. Co musimy zmienić? Co musi się zmienić, żeby nastąpiła zmiana? Muszę zamienić strach w odwagę. Bo tu, jak czytamy cały ten fragment, z pewnych fragmentów, później jeszcze dalej, z postawy Gedeona wychodzi, że ten strach był takim wielkim problemem w ich życiu. I muszę zamienić strach w odwagę. I kiedy czytaliśmy ten pierwszy werset z tego, ten strach był, jakby wypływał z niewiary, która była takim głównym grzechem Izraela. I można powiedzieć, że strach tak naprawdę, czy jakiś lęk zawsze nam będzie do końca życia towarzyszył. Czasami będzie taką spełniał pozytywną jakby rolę, bo będziemy przez czegoś nie robić, co może nas prowadzić wielkie kłopoty, ale generalnie sam strach jest takim czynnikiem paraliżującym, czymś, co powoduje, że nie mamy siły do zwycięskiego życia, że nie podejmujemy się pewnych rzeczy, że boimy się, że żyjemy z takim naprawdę wielkim spięciu, wielkim jakimś takim obciążeniem. I to, jak do tego strachu, który gdzieś tam zawsze będzie nas dotykał, do tych różnych lęków podchodzimy, to jest jakby najważniejsze, jaką postawę zajmiemy, bo to nie ten strach ma panować nad nami, nie lęk ma dominować w naszym życiu, ale my mamy być zwycięzcami nad tym strachem. I jak zamienić ten strach w odwagę? Otwórzmy sobie pierwszy list do Hebrajczyków, 12 rozdział, pierwszy werset. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla. Wiecie, to jest to, co jeżeli jest strach, to musi być wyznany, to jest jedno, złożony na Pana i to jest taka ważna rzecz. Ale też druga rzecz, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Czyli kiedy przychodzi strach w nasze życie, jakieś obciążenie, presja, mamy ten oręż. Jest to też, kiedy możemy się wstawiać, modlić, wołać do Boga. Myślę, że możemy to czynić w komorze, w naszym takim odosobnieniu, sam na sam z Bogiem. Możemy to robić na grupie domowej, możemy to na modlitwie, czy mężczyzn, czy braci. I nawet teraz, jak czytając ten fragment, jeden z braci się wczoraj ze mną dzielił, że miał trudny czas w swoim życiu parę miesięcy temu, gdzie się czuł taki wypalony, potrzebował wręcz takiej reanimacji. Nie znam przyczyn. Być może też był strach, różne obawy o różne rzeczy. Przyszedł na modlitwę, ktoś go o coś zapytał, modlili się o niego bracia, został tak posilony i to nie była jakaś tylko krótka modlitwa. Był taki czas, który miał taki czas ożywienia, orzeźwienia przed Bogiem, gdzie ten strach został, czy jakaś ta presja w jego życiu została złamana i Bóg dał rozwiązanie i swoje posilenie. On wyszedł z tej modlitwy inny, wyszedł zachęcony i wzmocniony i mógł dalej działać dla Bożej chwały, chociaż był bardzo zniechęcony. I otwórzmy też list do Efezjan, 6 rozdział, 18 werset. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. I to jest to, o czym mówiłem. Modlitwa, burzenie warowni, wcześniej wyznanie i złożenie obciążenia na Boga, to jest to, co powoduje, że możemy zwycięsko przejść i zwyciężać strach. I
Ja myślę, że ktoś, kto z nas doświadcza jakichś takich presji, doświadczeń, strachu w swoim życiu, wie, że trudno wtedy podejmować jakieś wyzwania, pójść za głosem Bożym, bo potrafimy sobie tak łatwo i racjonalnie pewne nasze decyzje wytłumaczyć. Czyli ktoś mnie do czegoś zachęca, wiem, że Bóg mnie zachęca na przykład, żebym w coś się zaangażował, czymś usłużył, a ja w tym momencie znajduję od razu racjonalne wytłumaczenie. No ja nie mam czasu na przykład. Już mam wypełniony mój grafik i to jest za dużo. I to czasami jest uzasadnione. Ale czas, ja wiem po sobie, że czasami pewne rzeczy, z pewnych rzeczy się nie podejmowałem z jakichś obaw. I tłumaczyłem sobie brakiem czasu. I tak samo może być tak, że strach może paraliżować nasze życie, żeby komuś złożyć świadectwo, żeby pójść do kogoś, czymś komuś usłużyć. A Bóg nie chce, abyśmy żyli pod panowaniem strachu, lęku, ale żebyśmy żyli w takim Bożym błogosławieństwie, abyśmy żyli odważnie, aby strach nie dominował nad naszym życiem. I myślę, że też taki przykład, ta znana historia z Mateusza, 14 rozdział, od 26 do 29 wersetu. Uczniowie zaś, widząc go idącego po morzu, zatworzyli się i mówili, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Ale Jezus zaraz do nich powiedział: ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. A Piotr odpowiadając rzekł: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: przyjdź. I Piotr, wyszedłszy z łodzi, szedł po wodzie i przyszedł do Jezusa. Myślę, że to, do czego Bóg nas w chwilach też strachu, doświadczenia, ale kiedy wzywa nas do jakiejś decyzji, do wyjścia, zachęca nas do kroku wiary, aby wyjść z tej bezpiecznej łodzi, aby podjąć się czegoś, aby pójść za Bożym głosem. Ale tu nie chodzi o to, żeby wyjść z samej łodzi, ale wyjść na Jego wezwanie, kiedy On do nas mówi, a nie wtedy, kiedy nam się wydaje, albo mamy jakieś swoje ambicje czy pragnienia, żeby coś zmienić. I myślę, że to, kiedy mamy iść po wodzie, po tych takich Bożych obietnicach, bo tak naprawdę w naszym życiu może się to sprowadzać do tego, że Bóg daje nam obietnicę, opanowuje nasz strach, jakieś obawy, ale mamy Bożą obietnicę, Boże zapewnienie, to kiedy trzymamy się tej Bożej obietnicy, wtedy możemy iść po tej wodzie, możemy wyjść z łodzi i możemy bezpiecznie iść za Bożym wezwaniem. I mam iść po słowach, które daje Bóg, które do mnie kieruje, abym wypełniał Jego powołanie. I kiedy zaczynam robić takie kroki wiary, to ten strach się zmienia w odwagę. Parę tych takich punktów, które mówiłem, gdyby zostawić tylko, a nie robić nic dalej w kolejnych jakichś sytuacjach, kiedy Bóg mnie do czegoś wzywa, to tej zamiany nie będzie. I muszę powiedzieć, kiedy patrząc, aby wracając znowu do Księgi Sędziów, kiedy patrzymy tam na Gedeona, jak się u niego to zmieniało. Na początku był bardzo wystraszony, kiedy anioł pański do niego przyszedł i kiedy się z nim przywitał i kiedy on widziałby swoje niemożliwości, ale później, kiedy podjął jakiś krok, odważny, krok wiary, poszedł za Bożym wezwaniem, stał się odważniejszy, a mimo wszystko jeszcze się strach pojawił dalej, bo następną rzecz znowu gdzieś tam strach go dotykał, ale on znowu mimo wszystko, nawet zadając pytania Bogu różne, kładąc runo, szedł za tym Bożym wezwaniem i tak Bóg z tego człowieka takiego strachliwego, opanowanego strachem, gdzie był pod presją cały Izrael, zamienił go w takiego Bożego wojownika. Czy to jest takie ważne, żebyśmy żyli bez, nie pod panowaniem strachu? Myślę, że tak, bo każdy z nas chciałby być życiem takim zwycięskim i chciałby każdy z nas usłyszeć na końcu swojego życia: sługo dobry, dobry bój bojowałeś, tak parafrazując. Chcielibyśmy, aby nasze życie przed Bogiem miało tą wartość, aby było życiem spełnionym, żeby to nie był taki, że Bóg dla nas coś zaplanował wielkiego, a myśmy ze strachu, z różnych obaw, czy zrezygnowali z takiego życia, z takiego powołania, które ma dla nas Bóg.
Bóg też chce zmienić moją przeszłość w przyszłość, aby wydostać się z takiego ukrycia, bo tym pierwszym jakby czynnikiem był ten strach. Bo ta przeszłość może też powodować to, że będę się bał, że nie będę pewnych rzeczy robił, że nie będę wchodził w Boże powołanie, będzie mnie blokować. I czytamy o tym na przykład w Księdze właśnie Sędziów, jest to związane właśnie z Gedeonem. Pan zwrócił się do niego i rzekł: idź w tej mocy twojej i wybaw Izraela z ręki Midiańczyków, przecież to ja cię wysyłam. On zaś rzekł do niego, Gedeon: za pozwoleniem, panie mój, czym wybawię Izraela? Oto mój ród jest najbiedniejszy wśród Manasesytów, ja sam zaś najmłodszy w domu mego ojca. Kochani, tak czasami nasza przeszłość, to kim jesteśmy, kim byliśmy, może powodować to, że nie wchodzimy w Boże powołanie, kiedy widzimy swoje tylko braki, kiedy widzimy swoje niedoskonałości, może naszą przeszłość albo bardzo grzeszną, albo jakąś taką poranioną i wtedy Bóg w takim naszym stanie często nie może nas użyć, ale chce nas z tego wyprowadzać. Bo wiemy, z czego Bóg nas wyzwolił, i do czego nas chce używać. Kiedy Bóg chce właśnie nas wyprowadzać z takich z miejsc ukrytych, z jaskini, chce też nas wyprowadzić z takiego braku naszej świadomości, naszej tożsamości, kim jesteśmy w Chrystusie, kim jesteśmy jako w Nim. I myślę, że to jest takie bardzo ważne, abyśmy wiedzieli, co uczynił dla nas Chrystus, że jesteśmy Jego dziećmi, że jesteśmy zwycięzcami, abyśmy znali Boże obietnice odnośnie naszego życia, abyśmy umieli się opierać na Bożych obietnicach, że nie jesteśmy pokonanymi, że jesteśmy zwycięzcami, że jesteśmy więcej niż zwycięzcami, aby to Boże Słowo w naszym życiu było, aby przemieniało nasze życie. I myślę, że to, w jaki sposób też Bóg do nas przychodzi przez Boże Słowo, widoczne jest tutaj w tym 12 wersecie, kiedy anioł pański mówi do Gedeona: Pan z tobą, mężu waleczny. Wiecie, kiedy czytamy ten fragment, to ten werset, to tak się możemy zastanawiać. Ja sobie zastanawiałem, czy w tym momencie Gedeon był mężem walecznym? Przecież niczego jeszcze nie dokonał. Żadnego spektakularnego czynu nie dokonał. Być może, i wiem to na podstawie też Słowa Bożego, że Bóg już włożył to męstwo w jego serce, ale Gedeon o tym nie wiedział. Ja myślę, że czasami do nas, jak Bóg kieruje jakieś obietnice, kiedy czytamy Boże Słowo i czytasz, że przykładowo Pan z tobą, mężu waleczny, nie do końca się czuje z czymś takim. Czuje się, Panie, no daleko mi do tego walecznego, bo sporo strachu w moim życiu. Ale Bóg tak mówi do Gedeona, dlatego że to włożył w jego serce. I Bóg chciał zmieniać jego serce, aby on był mężem walecznym, zabierać jego strach z jego życia. I to Bóg tak niesamowicie go podnosił też na duchu. Ja myślę, że czasami może się zdarzyć, że ktoś się nad nami modli, nawet może mieć jakieś proroctwo i słuchając tego możesz się zastanawiać, o czym on mówi, czy nie przesadza to. Za duże słowa, za wielkie słowa. Nie wiem, czy, ale myślę, że niektórzy z nas się spotkali z czymś takim, że ktoś się na to modlił, wypowiadał słowa takiej zachęty, słowa prorocze odnośnie twojego życia i ty się zastanawiałeś, gdzie to jest w moim życiu? To jest chyba nierealne. Ale chcę ci powiedzieć, jeżeli Bóg coś w twoim życiu chce czynić, do czegoś cię powołuje, a ty się na to, ty się mu poddasz, Bóg to ma moc uczynić w twoim życiu. Nawet jeżeli widzisz się w tej chwili jako słaby, jako pokonany, jako ten z najmniejszego rodu, to Bóg może cię przemienić z tego męża pełnego strachu w męża walecznego, wojownika. I on to będzie czynił. Jeżeli ja i ty się temu poddamy, Bożemu działaniu, jego prowadzeniu, kiedy będziemy odważnie szli za jego wezwaniem i za jego takim prowadzeniem. Aby wyjść z ukrycia, z tej takiej jaskini, muszę zrozumieć siłę, którą daje mi Bóg. Wtedy Pan zwrócił się do niego i rzekł: idź
w tej mocy Twojej i wybaw Izraela z ręki Midiańczyków, przecież to ja Cię posyłam. Wiecie, jak czytam ten werset, to tak mi trochę nie do końca pasuje. Idź w tej mocy Twojej. Gdybym przeczytał idź w mocy Bożej, w mocy Pana, ja bym nie powiedział do kogoś, na przykład do Krzysia, Krzysiu, idź w swojej mocy ale muszę powiedzieć, że tu nie ma błędu, nie? Dlatego, że Bóg też pewne rzeczy w jakiś sposób wykorzystuje i kiedy czytamy, co to była ta moc tego Gedeona. To nie tylko to, co Bóg mu już przed założeniem świata dał i męstwo i powołanie, ale w jego życiu było coś, co no myślę, że w moim życiu czasami się pojawia, to jest, i nie znajduję jakby innego słowa, to jest frustracja. Czyli, a Gedeon rzekł do niego, za pozwoleniem, Panie mój, jeżeli Pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Gdzież są wszystkie jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie, mówiąc, czyż nie Pan wywiódł nas z Egiptu? Teraz zaś porzucił nas Pan i wydał nas w rękę Midiańczyków. Wiecie, ja nie wiem, ale ja widzę w tym taką frustrację. Czasami w naszym życiu może być coś takiego, że modlimy się o różne rzeczy, o coś bojujemy, nie widzimy odpowiedzi i pojawia się takie zniechęcenie, frustracja, Boże, czytam o Twoich cudach, a nie widzę w tej sytuacji rozwiązania i może się pojawić jakaś tam frustracja w moim życiu. I słowo sama frustracja mi się zawsze źle kojarzy, bo wiem, że to jest coś takiego bardziej depresyjnego, coś, co powoduje, że nie jestem uskrzydlony. I tych sytuacji może być wiele, że presja mnie dociska, że jest mi trudno, czy jakieś doświadczenie i czuję się zniechęcony, sfrustrowany i powtarzając ciągle to słowo. Ale jeżeli ta frustracja zostanie też oddana Bogu, kiedy będzie jakby powierzona Jemu, może też spowodować, że w moim życiu się pojawi wizja odnośnie pewnego rozwiązania. I jakby to tak przedstawić inaczej. Jeżeli czujesz się sfrustrowany na przykład, że jakaś służba nie domaga w zborze, w twojej społeczności, no i wylewasz tą swoją frustrację na przykład przed pastorem i mówisz, a bo tam ta służba powinna lepiej działać, bo tu zaniedbania, tam coś nie tak. I w tym momencie sobie trzeba zadać pytanie, czy to Bóg cię nie powołuje do tej służby, czy może masz po prostu wesprzeć tę służbę. Ja pamiętam, już kiedyś mówiłem taki przykład, gdzie byłem na konferencji, takiej mocnej konferencji Ognia, tak to się nazywało lata temu. I z całej tej konferencji zapamiętałem tylko jedną usługę takiego brata z Indonezji, ja to już mówiłem tutaj, który mówił wiele fajnych rzeczy, ale właśnie mówił, on był, miał takie usługiwanie też prorocze, mówił coś takiego bardzo życiowego, że przyszła do niego jedna siostra, która widziała problemy, że w zborze tam jej społeczności jest nieposprzątane, że ktoś, kto tam się zajmuje, źle o to dba, że no za mało ludzi i tak dalej. I on tam wtedy tak na nią patrzy i tak mówi, siostro, mam dla ciebie proroctwo. To Bóg cię powołuje do tej służby. Wiecie, to tak czasem jest w naszym życiu, że pewne rzeczy widzimy, pewne braki, pewne jakąś wyrwę w murze i może się w naszym życiu pojawić jakaś frustracja, że no, jest brak, nikt się tym nie zajmuje, co jest grane i tak dalej. Ale być może w tej frustracji, takim czymś, co jest, źle funkcjonuje, może Bóg cię powołuje do tego, abyś to ty się tym zajął, abyś był tym, który naprawi tą sytuację. Wiecie, i ta frustracja może być takim czynnikiem, no, jeżeli jest właściwie ukierunkowana, złożona na Boga, kiedy jest to oddane Bogu, może mieć ten pozytywny oddźwięk, pozytywny owoc. Myślę, że wiele służb się przez to narodziło. Czy w naszej społeczności, gdzie ktoś widział potrzebę, gdzie widział, że leży coś, że czegoś brakuje, może był sfrustrowany tą sytuacją, może bolało go to, że się nic nie dzieje i
sam na Boże wezwanie się podjął tego. Ja widzę takich wiele sytuacji, nie chciałbym, aby tego powtarzać. Mamy nawet tak patrząc z takiej wyższej półki, mamy teraz 500-lecie reformacji, kiedy reformacja się aby zaczęła. Ja myślę, że to, co się w tym 500 lat temu zaczęło dziać, to też był efekt takiej frustracji u wielu osób, które widziały wielkie nieprawidłowości, kiedy widziały to, że ludzie nie mają dostępu do Słowa Bożego i gotowi byli wejść, byli sfrustrowani, nie chcieli się godzić z tą sytuacją i gotowi byli zapłacić nawet swoje życie, aby być w Bożym powołaniu i spełnić to, do czego ich Bóg powołał. Wiele takich służb jest też powołanych, żeby komuś nieść służbę jakąś miłosierdzia, gdzie ludzie dostrzegają potrzeby, czy służbę jakąś dobroczynną, gdzie ludzie są zaszokowani tym, że ktoś żyje w takim czy innym jakimś tam położeniu i wchodzą w to, bo w ich życiu się pojawiła taka frustracja, że tak nie może być, żeby tak to funkcjonowało, że to musi być zmienione. I myślę, że to Bóg też wykorzystał tę frustrację, Bóg zmienił tę frustrację Gedeona, która była w jego życiu, który widział, że wiedział o tym, że Bóg wyprowadził Izraela, a jest inaczej, że Izrael teraz jest pod opresją, gdzie jest w wielkim takim uciemiężeniu. Kochani, to co robimy z takim zniechęceniem w pewnych sytuacjach, nie znajduję takiego lepszego określenia frustracją, bo tych sytuacji może być w naszym życiu, mogą być różne. Ważne jest właśnie, jaką zajmiemy postawę wobec tego. Czy będziemy tkwić w tym, tak jak w strachu, tak samo w jakiejś tam frustracji, czy oddamy to Bogu i zajmiemy właściwą postawę, aby pozwolić Bogu, aby mógł nas może nawet użyć do tego, żeby nas przemieniał, aby nasza taka frustracja została przemieniona w Boże powołanie. Tak samo strach, który może być tym czynnikiem wypływającym z wielu jakichś tam rzeczy, ale jeżeli to oddamy Bogu, kiedy będziemy robić kroki wiary, Bóg może uczynić i chce z nas czynić z tych osób, które są tchórzliwe, że chce zmieniać mnie w wojownika, człowieka, który jest waleczny, odważny. I jak to też jeszcze osiągnąć? Tu można było wiele rzeczy o tym mówić. Ale Bóg w tym wszystkim, tutaj w 6 rozdziale, w 16 wersecie mówi, nie zostawia go Gedeona z tym, że daje mu powołanie, coś ma zrobić, chociaż zrobił to później w jakiś tak trochę bardziej ukryty sposób, ale Bóg daje mu swoją obietnicę. A Pan rzekł do niego, ponieważ ja będę z tobą, pobijesz Midiańczyków jak jednego męża. Kochani, to, że Bóg nas do czegoś powołuje, to nie zostawia nas samych. Powołuje cię do jakiejś służby, do czegoś cię zachęca. To nie dlatego, żeby cię zostawić gdzieś na uboczu z twoim problemem, z ciężarem, ale On mówi, ja będę z tobą. I myślę, że kiedy czytamy później tam list do Hebrajczyków, 11 rozdział, tam są bohaterowie wiary, między innymi Gedeon jest wymieniony tam. I cóż powiem jeszcze? Zabrakłoby mi przecież czasu, gdybym miał opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie i Samuelu i prorokach, którzy przez wiarę podbili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, otrzymali obietnicę, zamknęli paszczę lwą, zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, podźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska. Kochani, myślę, że każdy z nas chciałby być tym takim mężnym. Odniesieniu do sióstr dzielną, mężną. Ale chcemy być zwycięzcami w Jezusie Chrystusie. Nie chcemy, aby nasze życie było takie właśnie pod presją, na pół gwizdka, ale chcemy żyć życiem takim zwycięskim. I tego sobie i wam życzę. I chcę wam powiedzieć, że do tego też jest potrzebne coś jeszcze. I przeczytamy sobie z Księgi Sędziów, 6 rozdział, 34 werset. Do tego jest też potrzebna moc Ducha Świętego, aby wyjść, aby zwyciężać,
aby pokonać strach, rozgoryczenie, frustrację. Lecz Gedeona ogarnął duch pański tak, iż zadał w trąbę i skrzyknęli się wokół niego potomkowie Abiezera. Kochani, ogarnął duch pański. Miał Boże powołanie, zaczął robić kroki wiary, ale to nie czynił sam własnej mocy, ale mocy Ducha Świętego. I chcę wam powiedzieć, że tego potrzebujemy, że o własnej mocy, bo podkreślałem wcześniej, że w twojej mocy to było coś, co Bóg jakby przemieniał w jego życiu, ale o własnej mocy nie jesteśmy tak naprawdę w stanie wiele uczynić, tylko w mocy Ducha Świętego możemy zwyciężać. I kiedy widzimy przykład na przykład apostołów, którzy byli wystraszeni, kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, ale kiedy po zesłaniu Ducha Świętego, kiedy byli napełnieni mocą z wysokości, nastąpiła w ich życiu zmiana. Piotr z człowieka może raptownego, ale lękliwego, który się zapierał, stał się odważny. Wiecie, i my potrzebujemy Ducha Świętego, Jego mocy, abyśmy byli zwycięzcami, abyśmy zwyciężali dla Jego chwały. Amen.